Po wyprawie dookoła świata Agnieszka chce zabrać Łukasza w podróż specjalną. Po niebie i gwiazdach. Będziemy oglądać gwiazdy? No, na to wychodzi, że tak. To jest twój sprzęt? Tak. Tak się złożyło, że taka prosta dziewczyna z Pałuk ma taką pasję, że uwielbia gwiazdy. Ja nie chciałam cię zabrać w podróż dookoła świata, tylko w ogóle... W inną galaktykę? W inną galaktykę. No nie, w naszej galaktyce. Nie. Ty podróżujesz po Ziemi, a ja podróżuję po niebie. A. Tak. Niestety przy tej dzisiejszej pogodzie nic nie zobaczymy. No, ale chociaż spróbujmy. Bo no, naprawdę... próbuję. Słuchaj, jeśli będzie szansa, to nadrobimy to wszystko. Naprawdę. Tak? No, to ci pokażę takie niebo, którego jeszcze nigdy nie widziałeś. O. O. Brzmi kusząco. Zaskoczyła mnie w sposób bardzo pozytywny. Czyli niestety... Nie udała nam się randka. Chociaż tak a bardzo... czemu nie? A czemu się nie udało? No, jeszcze nie, się nie skończyła, nie... to nie wiem, że się nie udało. No tak, ale nic nie zobaczyłeś. Ale starałaś się. Niestety nie mieliśmy wpływu na pogodę, która trochę plany te randkowe Agnieszce popsuła. No, ja tego nieba nie zobaczyłem. A chciałam cię wziąć w podróż niby nieznane. Gdzieś, gdzie ty kiedyś nigdy jeszcze nie byłeś. A to temu chyba ciężko jest dorównać, bo już byłeś prawie wszędzie. Gdyby widział te gwiazdy, to może też by... jakoś inaczej odebrał tą moją pasję, a po prostu spoglądał w teleskop i widział co ciemność. A tak może mógłby zrozumieć, dlaczego tak szukam czasami wielu odpowiedzi na różne głupie pytania. A o, tak... teraz coś widzę. A teraz? Tak naprawdę nie wiem, czy by to cokolwiek zmieniło, jeżeli byśmy zobaczyli te gwiazdy. Nie czuję tego aż tak. Po prostu czasami coś jest, a czegoś nie ma. Dalej, pan. No dobra, nie doskonajmy na tym, że pada i jest brzydka pogoda i że nie widać nieba, bo to coraz bardziej mnie boli. Zaczęłam mówić trochę o sobie, o tym, co czuję. Marzę o tym, żeby ktoś się mną zaopiekował. Naprawdę. Zobaczymy. Już tak. W pojedynku jest naprawdę ciężko. Zauważyłem, jak bardzo jej doskwiera ta samotność. Jakby dostrzegam już, jaki trudny będzie ten wybór ostateczny i z jakimi emocjami to będzie się wiązało.